Zapraszamy na kolejny odcinek Gwiazdy Powiatowego Sportu. Znajdujemy się dzisiaj na Stadionie Miejskim w Lubawce, gdzie naszym gościem jest najlepszy snajper Orła Lubawka, Krzysztof Musiał. Dzień dobry. Witamy, Krzysiu. Ty już jesteś z klubem związany 20 lat, tak? Czy mógłbyś nam krótko powiedzieć swoją historię od pierwszego meczu w tych młodzikach i nazwiska swoich trenerów i imiona? Parę lat trzeba sięgnąć wstecz. Grupy młodzieżowe. Odkąd przyszedłem do klubu, to chyba pierwszym moim trenerem był dobrze tutaj znany pan Adam Kopeć. Później przewijały się takie nazwiska jak pan Wiórkowski, jak Łukasz Wincza, którego też wszyscy dobrze znają. Później był pan Marian Baliński w juniorach. Później był pan Sarzyński, pan Szczuka. No i seniorzy to już pan Nowomiejski, później znowu pan Baliński, bo wiadomo jak to w Lubawce się przewijało, tak, cały czas. Teraz obecnie Marcin Trela, prawda? Krzysiu, a czy pamiętasz swój pierwszy mecz w seniorach, debiut i z kim to było? Debiutu nie pamiętam. Wiem, że to było zaraz po awansie do Ligi Okręgowej 14 lat temu. Wtedy pan Marian Baliński wprowadzał paru chłopaków z juniorów z mojego rocznika. My mieliśmy wtedy po 16 lat, chyba nas przyszło 3 albo 4 osoby przyszły do seniorów, ale ciężko mi teraz powiedzieć kto, kim była ta drużyna. Wiem tylko tyle, że wtedy to był rok, jak Maciek Królak, prawda, tutaj zawodnik też Orła, wtedy złapał tą kontuzję. Tak, tak. To był ten sezon i wtedy pan Marian nas wprowadził do seniorów i od tamtej pory... Krzysiu, no tak były wzloty i upadki w międzyczasie, awanse, spadki. Teraz te ostatnie 2 lata to taki, jak można powiedzieć, że boom, tak? Bo awansowaliście z wałbrzyskiej klasy A do wałbrzyskiej klasy okręgowej. No a teraz awansowaliście do 4. ligi, tak? Tak, tak. Jak ci się w ogóle pracuje z trenerem Trelą? Czy jakieś innowacje wprowadza w porównaniu do innych seniorskich treningów pod innymi trenerami? Czy? Powiem tak, z trenerem Marcinem zarówno parę lat wstecz, bo i wtedy jeszcze w jeleniogórskiej A-klasie trener Marcin, tak, on nas prowadził, tak. Później nam się drogi troszkę rozeszły i teraz wrócił do nas do klubu i naprawdę złego słowa, czy to ja, czy moi koledzy na niego nie możemy powiedzieć, bo widać, że zostawia serce tutaj. Naprawdę przyjeżdża przed każdym treningiem znacznie wcześniej, rozstawia pachołki, przygotowuje wszystkie ćwiczenia. To nie jest tak, że jest prowizorka na treningu, tylko wszystko widać, że on ma fajnie przygotowane od A do Z na te półtora, na 2 godziny czasu. No i złego słowa nie można o nim powiedzieć, tak? Krzyku, no szczególnie też dla ciebie chyba te 2 lata, ponieważ cały czas byłeś gdzieś tam tym królem strzelców, tak? No tak, tutaj może trochę śmieszna historia, ale odkąd z klubu odszedł tutaj też mój kolega z ataku Jacek Adamowicz, no to jakoś tak się złożyło, że ja przejąłem po prostu pałeczkę po nim i to mi się udaje najwięcej bramek tutaj w drużynie strzelać. A z Pele ile grałeś, bo powiedzmy, że miał taki pseudonim, ile lat grałeś z Jackiem? Pele przyszedł do drużyny 3 lata przede mną. Bo on jest 3 lata ode mnie starszy, to ja wchodziłem do drużyny w wieku 16 lat, on już miał 19. I od tamtej pory do zeszłego roku non-stop graliśmy. Prawda, Jacek był tam 2 lata bodajże w Twardym Świętoszu z racji tego, że tam do wojska poszedł i takie historie, ale poza tymi 2 latami to cały czas no graliśmy. Teraz powiedzmy, że gra w Leśniku Osiecznica, tak? Teraz tak. Leczył kontuzję, ale no i szkoda, że się nie spotkacie, nie? Jednak, bo szkoda, liczyliśmy, rozmawialiśmy od samego początku, liczyliśmy na to, że na boisku się spotkamy, no ale... Stało się, jak się stało, tak? Omijają się też poważne kontuzje, bo z tego, co pamiętam, jak tutaj przyjeżdżam na stadiony, to nie miałeś jakichś takich poważniejszych kłopotów ze zdrowiem w wieku seniora. No, odpukać od młodzika po seniora do tej pory wszystko mnie omija. Miałem kontuzję w wieku może 19-20 lat, tam się pamiętałem po tych lekarzach i tak dalej, ale wszyscy mówili, że jakiś uraz jest, ale oni póki mogę grać, póki żeby nic z tym kolanem nie robić i odpukać do tej pory jest wszystko w porządku. Także tylko się cieszę. Nie ukrywajmy też, że no, wiem, że miałeś propozycje z innych klubów, nie tylko tutaj z okolicy i prawdopodobnie byłeś kiedyś gdzieś na jakichś testach. Możesz coś o nich opowiedzieć? To cię zraziłeś wtedy, czy po prostu... Nie. W wieku 20 lat byłem w Młodej Ekstraklasie w Śląsku Wrocław na testach, znaczy na testach. Dostałem zaproszenie na sparring. No pojechałem, graliśmy z Miedzią Legnica, też tam z Młodą Ekstraklasą wtedy i powiem tak, no może technicznie
ja czy tutaj koledzy z drużyny, niektórzy nie odstają od tam chłopaków, ale widać, że przygotowanie merytoryczne, kondycyjne, fizyczne jest o wiele na wiele, wiele wyższym poziomie. No i nie było szans po prostu. Trener powiedział, że wszystko fajnie, ale niestety nie jestem przygotowany, żeby wejść od razu do drużyny. A to był ten rocznik, gdzie jeszcze rok by mi został gry w młodej ekstraklasie i po prostu. Ale to co chodzi po prostu w tych drużynach młodszych, że jakby źle technicznie przygotowują trenerzy, czy za mało tych treningów jest, czy skąd gdyby ta różnica się wzięła? Wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od tego, jak sam zawodnik jest ukierunkowany, bo tam chłopacy jak idą do szkółek Śląska, Lecha, Zagłębia, obojętnie, w wieku 8-9 lat, to on już wie, on jest ukierunkowany na zawodnika i czy sam się przygotowuje, bo to nie tylko są treningi, to jest dieta i tak dalej, i tak dalej. I tacy zawodnicy już, oni wiedzą, że chcą być piłkarzem i oni tak trenują. A wiadomo, jak jest w naszym przypadku. Tu jest, oni chodzą również do szkoły, ale ta szkoła jest powiązana de facto ze sportem, a wiadomo, jak jest u nas. Jakieś SMS-y, coś takiego. Dokładnie. A u nas trzeba chodzić do szkoły, później przychodzić po szkole. Rodzina, tak. Tutaj, tu w tych niższych ligach, to wszystko jest mniej profesjonalne, przez co później ciężej po prostu nadrobić te zaległości i tak dalej. Dokładnie. Każdy piłkarz ma jakiegoś tam ulubionego swojego idola i drużynę piłkarską. Kibicuje, nie wiem, czy to polska drużyna, czy zagraniczna. Czy ty masz coś takiego, na kimś jakbyś wzorował, czy podpatrzył jakieś zwody? No teraz powiem szczerze, że piłki nożnej w telewizji nie oglądam, no co jest dziwne, tak, bo gram w piłkę, ale nie oglądam piłki nożnej z racji braku czasu. To jest praca, rodzina i tak dalej. No wiadomo, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Europy i tak dalej, to się ogląda. Trzeba zobaczyć. Tak, to się ogląda, ale tak na co dzień nie oglądam. Kiedyś kibicowałem Barcelonie z racji tego, że grał tam Ronaldinho i jeszcze jak człowiek był młodszy i jakąś tam fantazję na boisku miał, tak, próbował coś tego, no to podpatrywało się Ronaldinho i się próbowało coś tam zrobić, tak, to co on. No teraz w tej piłce seniorskiej w tym wieku już nie ma miejsca na to, bo no, każdy sobie zdaje sprawę, że to na takie sztuczki i tak dalej to nie ma miejsca, nie ma czasu, tak, bo teraz głównie piłka opiera się na grze siłowej, zespołowej, tak, i nie ma miejsca, no. Z racji, no, nie wiem, co tu więcej mogę dodać. Przepytałem gdzieś tam twoich kolegów i trenerów i przeczytam ci trzy opinie o tobie. Oczywiście bardzo pozytywne. Jeden z moich rozmówców powiedział, od młodzika wyróżniał się piłkarsko i było wiadomo, że będzie z niego pociecha. Drugi, lokalny patriota. Trzeci, jak gra stanowi 75% siły ataku drużyny, nietuzinkowy zawodnik z dużym repertuarem zwodów i dużą pomysłowością w rozgrywaniu piłki. Dobrze ułożona lewa noga. Miło słyszeć. A mam pytanie, czy właśnie teraz na przykład, jak zostałeś tym królem strzelców w klasie okręgowej i w A-klasie, czy piłkarze, rywale bardziej polują jakby na twoje kości? Czy to odczuwasz tak, czy nie ma jakiejś tam różnicy pomiędzy klasą na przykład okręgową, jak ciebie traktowali przeciwnicy? Powiem tak, jak wchodziliśmy do tutaj klasy A w Obrzyskiej, jak się przenieśliśmy z Jeleniogórskiej, to nikt nas nie znał, my nikogo nie znaliśmy, nie było z tym problemu, tak? Nikt nie wiedział, jak druga osoba gra i w ogóle, no wiadomo, można się było podpytać, tak? Ten lepszy zawodnik, ten gorszy i tak dalej, można było coś ustawić, ale nikt nas nie znał. Ale już jak awansowaliśmy z A klasy do okręgówki, teraz, 2 lata temu, no to już wszystkie drużyny wiedziały, który zawodnik u nas w drużynie się wyróżnia i ustawiały się pod niego. Czy nieraz się zdarzało, że miałem plaster na meczu, po prostu miałem przyklejonego zawodnika. Czy wypracowywałem sobie pozycję na szczał, to były krzyki ze strony obrońców, tylko lewa noga, prawda? No, także... No bo wasze mecze praktycznie każdy jest nagrywany, bo telewizja, nie ukrywajmy, z Wałbrzycha przyjeżdżała prawie na każdym meczu i to wszystko były transmisje, także... Tak. Wszyscy trenerzy i drużyny no już rzeczywiście znają, kto to jest musiał i jak gdyby się obawiają przyjeżdżając tutaj. No może obawiają się nie, ale biorą pod uwagę to, że tam mogę coś strzelić, jakąś bramkę. Może zostawię na krótko piłkę nożną. Wszyscy mówią właśnie, że jesteś bardzo rodzinnym człowiekiem, że no, na każdym prawie meczu, przynajmniej ja widziałem na parunastu, była twoja żonka Martunia tutaj. Córki, jak gdyby nie widziałem, może gdzieś tam jako mniejsza siedziała, ale jak dużo czasu na przykład właśnie poświęcasz swojemu dziecku? Ile ma lat twoja córka Pola? Córka moja Pola kończy 9 sierpnia 2 latka.
No i cóż, no wiadomo, że dziecko jest w życiu każdego, no według mnie tak powinno być, w życiu dorosłego człowieka najważniejszą rzeczą, tak samo jak żona, prawda? No różnie to bywa z pracą, czy też z piłką nożną i tutaj trzeba podziękować naszym kobietom, że one są na tyle wyrozumiałe, że pozwalają nam, bo to jest naprawdę trzy treningi plus mecz i tak dalej, trzeba być wyrozumiałym, a pozostały czas, który zostaje wolny, no to staram się z nimi spędzać, no bo wiadomo, że tego czasu nigdy, nigdy nie. Dodatkowo mówię, no rzadko widzę żony piłkarzy na meczach, a twoja nawet na sparingach przychodzi tutaj. Tak, nie tak. Ukrywajmy, gdzieś tam po prostu stara się kibicować. Przychodzi, no odkąd się znamy, to wiedziała, że gram w tą piłkę, od samego początku to już... Trzyma do czynienia jak gdyby, tak? Tak. Musiała ciebie z tym po prostu tak. przyjąć. 8 lat związku już będzie, trzeci rok po ślubie i zawsze... 11 lat i gdzieś tam ściska. Zawsze piłki. Od samego początku na mecze chodzi, kibicuje, tak. A jak nie może, to siedzi w domu, zaraz po meczu dzwoni. Rozumiem, tak, telefony. Krzysiu, a no też masz dużo różnych jeszcze innych zainteresowań swoich. Z tego co wiem, no tam śledzę twoją stronę na Facebooku jako wiór. Czy mógłbyś troszkę opowiedzieć bliżej tutaj, bo no świetne rzeczy wytwarzasz. To dziękuję. Myślę, że to jest takie hobby chyba poza zawodem, tak? Tak, to jest hobby poza zawodem. No wszystko zaczęło się od tego, że nasz tutaj prezes Tomasz poprosił mnie kiedyś o wykonanie stołu do niego, do salonu. No, ja, że byłem zielony, zacząłem zgłębiać temat, zrobiłem mu ten stół. No jakoś mi tak zostało, że po prostu zacząłem się tym drewnem interesować i no po prostu po pracy, w wolnej chwili, jak tam żona z dzieckiem się bawi czy coś, to schodzę do warsztatu i... A, czy masz swój warsztat po prostu? Tak, mam przy domu swój warsztat, staram się go coraz więcej rozbudowywać, żeby coraz więcej lepsze projekty robić i tak dalej. A powiedz może, co jeszcze wykonujesz, no bo naprawdę twoje wzory no dla mnie są kapitalne. Powiem tak, na początku to były stoły, były meble i tak dalej, ale z racji tego, że było niskie zainteresowanie, bo no ludzie, tak jak mam znajomych, którzy robią to samo i tak dalej, wszyscy zgodnie dochodzą do wniosku, że ludzie tutaj w naszym kraju jeszcze nie cenią tak rękodzieła jak na zachodzie i po prostu średnie było z tego zainteresowanie. Później, po tym jak zrezygnowałem z tych większych mebli, tak, zacząłem się bawić w toczenie. I tak zostało w sumie do tej pory, że przerzuciłem się całkowicie praktycznie na toczenie. No i robię misy, wazony, świeczniki, tego typu rzeczy, prawda? No, to akurat w naszym kraju jest cenione i jest bardzo mało fachowców, tak? Znaczy, jeszcze fachowcem nie jestem, ale cały czas dążę do tego w wolnej chwili, żeby fachowcem od tego się stać, tak? A jeszcze inne zainteresowanie oprócz tego stolarstwa, gdyby tej obróbki drewna, co cię jeszcze interesuje jako normalnie takiego człowieka? Jasne, normalnie. Tak jak muzyka, filmy, tak książka. Jak, z racji tego, no, że już ten czas jest mój tak napięty z racji rodziny, piłki i tak dalej, no to każda jakaś taka wolna naprawdę chwila, która się rzadko zdarza, no to jeszcze gry wideo i książki, prawda? Gry wideo od małego mnie interesowały, później z czasem, wiadomo, praca trochę mniej się tego zrobiło. No i zacząłem czytać polskie fantazy może z 8-9 lat temu i tak do tej pory, jak mam tylko chwilkę, to gdzieś tam książkę otworzę, nawet na parkingu, jak czekam na żonę, jak pójdzie na zakupy. Czyli zawsze każda chwila wykorzystana? Tak, tak, bo... Nie ma kiedy, no wszystko. Tak, zawsze staram się... Bo normalnie pracujesz zawodowo, grasz w piłkę nożną, plus zainteresowania, czyli to toczenie w drewnie, plus jeszcze rodzina, czyli no naprawdę nie ma na to czasu. Nie ma. Każda chwila tutaj, każde 5 minut to jest wykorzystane na maksa, bo... A powiedz, czy na takim poziomie, jak wy jesteście w tej czwartej lidze, czy właśnie chciałem się spytać o tą dietę, czy jakby większość piłkarzy jakąś prowadzi dietę, czy nie wiem, czy chodzi do dietetyków, czy ty już masz tak organizm przyzwyczajony, że wiesz, co najlepiej przed każdym meczem na przykład zjeść, ile to na przykład kiedy, ostatni posiłek, ile przed meczem, jak to wygląda u piłkarzy? Wiem, że tutaj chłopaki z drużyny, może nie wszyscy, ale część jakoś tam się prowadzi, prawda? Coś tam stara się... Czy stara się? Tak, stara się wprowadzać w dietę zdrowe jedzenie, wiadomo, ograniczać to jedzenie, jakieś witaminy, niewitaminy. No ja z racji tego, że mam metabolizm, jaki mam, no zresztą widać, tak? Jestem szczupły. Że zawsze byłeś taką, sylwetka twoja się nie zmieniła tak, przez te ostatnie lata, kiedy ja tutaj przyjeżdżam, to... Nigdy. To sam Krzysztof. Tak, a co śmieszniejsze, jedzenie moim ulubionym są fast foody i to mogę jeść na okrągło i nie tyję. Po prostu mam taką przemianę materii, że
póki co do tego 29 roku życia nie martwię się o dietę, bo nie mam czym, prawda? No wiadomo, to z wiekiem może się zmienić. No a ten ostatni posiłek to ile, nie wiem, 5 godzin, 3 godziny, nie, 15 dla Ciebie, nie ma różnicy? Ja staram się później obiadu niż 2 godziny przed zbiórką tutaj meczową nie jeść. I przed meczem jakiś banan, jakiś owoc. Czyli zbióreczka godzinę przed meczem, czy jak macie u siebie mecz? Czy zawsze godzinę przed meczem i 2 godziny przed tą zbiórką staram się nie jeść. Przed samym meczem wiadomo, banan, jabłko, coś. Jakieś picie owoc. To co tam, nie wiem, woda mineralna, gazowana, nie gazowana? Jakieś soki, czy jak to? Tutaj też nie mam jakiegoś ukierunkowanego, prawda, tematu. Aha. Z racji tego, że wszyscy chłopacy mają dostarczoną zawsze wodę przed meczem, pijemy po prostu wodę. Ktoś tam pije, wiadomo, te izotoniki i tak dalej, ale dla mnie już tyle lat gram w piłkę i myślę, że to nie robi różnicy. Krzysiu, zapomniałem się spytać, no tutaj jest w tej chwili nowa murawa, oczywiście. No piękny obiekt wyremontowany, czyli mamy jakąś bieżnię, nawet rów z wodą do biegu na 3000 metrów z przeszkodami. No nie wiadomo, czy jakiekolwiek zawody zostaną rozegrane. No ale widać, że murawa rzeczywiście, chociaż powiem tak, tamta był piękny dywan, teraz jest coraz lepsza. A jak Ty to widzisz jako piłkarz? Czy te mecze ostatnie, tutaj sparingi, czy jest to równe, czy dobrze się gra, czy gdzieś są na przykład lepsze obiekty, czy jednak Lubawka już nie odstaje od tych takich większych miast na przykład i boisk? Mhm. Jeśli chodzi o stan murawy tutaj na dzień dzisiejszy, to naprawdę nie ma na co narzekać. Chyba ta przerwa spowodowana COVID-em, prawda, pandemią, dobrze zrobiła płycie, bo jest kolosalna różnica w porównaniu do tego, jak jeszcze kończyliśmy tutaj mecz z Kłodzką, przepraszam, z Karoliną Jaworzną. Z Karoliną Jaworzną. Tak, jest niebagatelna różnica. Natomiast jeśli o obiekty chodzi, to tak jeżdżąc po tych okręgówkach, gdzie ostatnio graliśmy, to Lubawka naprawdę nie ma czego się wstydzić. Tak, jedyne co mi teraz do głowy przychodzi, gdzie jest równie ładny stadion, to może Nowa Ruda. Tam też był nowy obiekt z trybunami, piękny. Tak, przy basenach. Murawa wyremontowana, elegancka. A tak, ciężko mi powiedzieć. Chyba drużyny ze strony jeleniogórskiej, jak graliśmy w okręgówkach, tam Bogatynia na przykład miała takie stadiony, natomiast tu ze strony Wałbrzyskiej tego nie widać. No ale to dużo bogatsze miasto, nie ukrywajmy, nie? No tak. No tutaj Lubawka, jeśli chodzi o cały obiekt, prawda, bo to są 3 płyty, szatnie, pomieszczenia gospodarcze i tak dalej, trybuny. I kawiarenka do tego, dokładnie. Także też można. Tutaj jeśli chodzi o obiekt, Lubawka nie ma czego się wstydzić i myślę, że znajduje się w czołówce. Nie wiem jak będzie teraz, bo... W czwartej lidze, rozumiem. Tak, ale jeśli chodzi o okręgówkę, znajduje się naprawdę wysoko na liście i ciężko tym drużynom z okręgówki będzie jest przebić Lubawkę, jeśli chodzi o obiekt. Krzysiu, a jakbyś tak może jeszcze na zakończenie, chciałbym, żebyś nam powiedział jakąś taką swoją jedenastkę marzeń w ogóle Orła z ludźmi, z którymi grałeś. Zacznijmy oczywiście od bramki, jakbyś tak mógł się chwilę zastanowić i nam powiedzieć, z kim byś chciał na przykład wyjść w niedzielę, taka mówię, twoja najlepsza jedenastka, jakbyś to widział przez te lata, które tutaj grałeś. Czyli na bramce kto? Na bramce Grzegorz Gruszka i tutaj nawet czyli z Mieroszowa, tak? Tak, nawet się nie zastanawiam. W obronie, na środku Tomasz Szyszka, z którym gram teraz, do współpracy z Maćkiem Królakiem. Na boki obrony Tomasz Kisiel i Adam Wicharski z Kamiennej Góry. Tomek z Przedwojowa, powiedzmy, zawodnik czarny Przedwojów. Tak, Adam Wicharski z Kamiennej, Olimpii. Środek pomocy. W środku Rysiu Bejnarowicz, płuca drużyny, plus... Z Boguszowa, tak? Tak, z Boguszowa, plus Tomek Sobota. Boki pomocy. Dawid Chrapek, z którym miałem przyjemność zagrać. Wychowanek Lubawki, tak? Tak, może z 3-4 mecze, ale naprawdę robił wrażenie. Ostatnio chyba też Czarni Przedwojów, tak? Był tam za granicą. Tak. Pozdrawiamy oczywiście Dawida. Też musimy powiedzieć, że miał kontuzję poważną, kolana. No i niestety pewnie przez to przestał, już... zakończył karierę. Tak. Na drugiej stronie pomocy, no tutaj ciężki temat, bo mamy w tej chwili bardzo dobrych skrzydłowych w drużynie, czy to Mateusza Wroczyńskiego, czy Kamila Dudę, czy Marcina Michnickiego i ciężko mi z nich kogoś wybrać, także to tu zostawmy. Okej, może. A przód? No przód to wiadomo, kolega Jacek, czyli i Jacek Adamowicz, kolega Isiek, Koper. Tak, z zagranicą. W Irlandii czy w Anglii teraz? W Anglii. Cała rodzina, nie? Tak. Ich 3 braci było, tak? Tutaj grało i wszyscy w ogóle, tak? Dokładnie. Z nim też miałem przyjemność może z parę meczy, z 3-4 zagrać, jak wchodziłem do drużyny, ale napastnik też nie do zdarcia, czołg typowy.
Dobrze, to na zakończenie, czego możemy życzyć przed tym inauguracją tego sezonu? No wiemy, że 7 drużyn nas leci, tak? Czyli tu jest konkurencja bardzo duża. Powiedzmy, że 19 drużyn właśnie w tej czwartej lidze wschodniej. No i 7 lat, czyli trzeba w każdym meczu po prostu zostawić no, całe zdrowie, wszystko, tak? No tutaj sezon jest długi, tak jak mówisz, 19 drużyn, 18 meczy. Aż no, trafiliśmy na głupi okres, prawda, przez tą pandemię i tak dalej, i przez to leci aż 7 drużyn, no trudno, no, nikt nie będzie płakał, trzeba walczyć o to utrzymanie. No myślę, że najlepsze, co dla Lubawki będzie w tej czwartej lidze, to po prostu się utrzymać, nie spaść i utrzymać się, a jeśli już spaść, to naprawdę z honorem, tak, po walce, uciułać tych punktów. No nie być ostatnim, tylko gdzieś tam szóste. No powiedzmy, że jest jak gdyby działacze i zarząd tutaj postarali się o rezerwy, tak? Fakt, że one będą występowały w tej jeleniogórskiej klasie B, no ale są tam młodzi chłopcy. Ostatnio byłem też na sparingu, no to było około 20 zawodników, czyli gdzieś ta przyszłość Lubawki jakoś jest tak w różowych kolorach chyba bardzo się rysuje może. Tutaj z tymi grupami młodzieżowymi no, mamy troszkę problem. Jak ja byłem młodzieżowcem, to każdy zawodnik grający w tramkarzach, później juniorzy i tak dalej, zawsze chciał tutaj zadebiutować na głównej płycie, zagrać w seniorach, prawda? Zawsze to był ten cel, że po to się trenowało, żeby przyjść i zagrać w pierwszej drużynie, a prawda, teraz młodzi chłopcy no nie dążą do tego, nie dążą do tego, żeby zagrać w pierwszej drużynie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może im się nie podoba polityka klubu teraz, że tutaj grają przyjezdni, nie wiem, ale no chciałbym tutaj powiedzieć tylko tyle, że sytuacja, która jest teraz, że tutaj chłopacy przyjeżdżają z Boguszowa czy z Wałbrzycha, nie miałaby miejsca, gdyby 5 lat temu czy 6 lat temu chłopacy tutaj miejscowi zdeklarowali się grać. Zostali na miejscu, a nie w drużynach B-klasowych, A-klasowych, tak, gdzieś w okolicy. Czy tak? Wyjechali za granicą, za chlebem, wiadomo. No, nie trzeba daleko szukać. 5 lat temu spadając z okręgówki graliśmy praktycznie samymi swoimi chłopakami. Później po tym spadku z okręgówki, grając w A-klasie, odeszło od nas chyba 5 czy 6 naszych chłopaków, prawda? No to no jest problem z tymi grupami młodzieżowymi. Cały czas tutaj trener Łukasz nad tym pracuje, żeby chłopaki dążyli do gry w pierwszym zespole. Mam nadzieję, że kończąc wiek juniora tutaj paru chłopaków przyjdzie, no bo trzeba, tak? Trzeba wychowanków, trzeba... No tak, bo wtedy więcej ludzi wiadomo, że przyjdzie mama, koleżanka, narzeczona tak, i tak dalej. Nie? Od tej strony również, dokładnie. No to Krzysiu, ja Grzegorz Tomaszewski, Rysiu Bizoń, bardzo dziękujemy Tobie, życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń takich rodzinnych, jak i sportowych. No i do zobaczenia w niedzielę na meczu. No i ja gratuluję zwycięstwa i chociaż jednej bramki w 89 minucie meczu, żeby było bez kontuzji. Oby się dziękuję bardzo. Się spełniło. Powodzenia. Dziękuję.